Dla takich kibiców naprawdę chce się pracować i to pracować jak najlepiej i dać siebie wszystko. Hej, siemano wam wszystkim witam bardzo serdecznie, tutaj Alessandro, zapraszamy na kolejny odcinek z Football Manager 2014 na wstępie. Mała uwaga, otóż nie przejmujcie się troszkę gorszą jakością z mojej kamerki internetowej, ponieważ no, idzie już powoli zima, coraz wcześniej robi się ciemno, tak więc no jestem zmuszony tutaj niektóre filmy nagrywać przy sztucznym świetle, tak więc taka mała dygresja, abyście po prostu nie przejmowali się tym, że ta jakość obrazu z kamery internetowej będzie nieco gorsza od tej, która byłaby przy nagrywaniu przy świetle dziennym, no ale to nie jest może jakaś ważna... Kwestia, skupmy się na meritum, czyli na dzisiejszym odcinku, odcinku, w którym zagramy sobie dzisiaj dwa kolejne spotkania ligowe, ale na początek oczywiście rzecz jasna jeszcze kilka słów na temat okienka transferowego, które już się skończyło, ponieważ mamy 21 września 2016 roku, tak więc spójrzmy sobie jakich ewentualnie jeszcze transferów udało nam się dokonać. Mówiłem sporo o tym, że jeszcze lewy obrońca, jeszcze napastnik, Powinni bynajmniej dołączyć do naszego zespołu tak, aby ten zespół był już kompletny i podobnie jak w zeszłym sezonie. Tylko, że oczywiście mam nadzieję z lepszym skutkiem będziemy walczyć o najwyższe cele w lidze. Tak więc, no, lewego obrońcę udało się sprowadzić do niebyle jakiego z wolnego transferu powędrował do nas reprezentant przepraszamy Francuz z polskimi korzeniami Timothy Kołodziejczak, wychowanek o ile się nie mylę, a nie, Lons, już miałem powiedzieć, że Olympique Lyon, no w każdym razie tutaj w Olympique Lyon sobie za bardzo nie pograł grał na poziomie najwyższej klasy rozgryfowej we Francji, w Nicei no i tutaj w sezonie 2015-16 13 spotkań w barwach Nicei, nie przedłużono kontraktu z tym zawodnikiem no i sądzę, że no, będzie to wielkie naprawdę wzmocnienie dla naszego zespołu tak więc, no na razie 3 spotkania rozegrał ten zawodnik, no i średnia 7,07, tak więc no całkiem nieźle wkomponuje się, wkomponował się tutaj Francuz z polskimi korzeniami właśnie w nasz zespół. 34,5 tysiąca złotych aż będzie zarabiał ten zawodnik, no ja tutaj już mówiłem sporo o tym, że nie będę starał się tworzyć ty tych tak zwanych kominów płacowych. Nie będę tutaj dawał wysokich kontraktów z zawodnikom, ponieważ no, na pewno dobrze pamiętacie, jak to skończyło się w zeszłym sezonie. Wielu zawodników było właśnie z takimi wysokimi kontraktami, na co zwracaliście mi uwagę, że przez to właśnie później mój budżet płacowy, mój budżet transferowy, no i ogólnie budżet mojego klubu wygląda tak, a nie inaczej, no ale póki co w miarę udało mi się to ogarnąć. Budżet płacowy jest na plus, tak więc myślę, że... Myślę, że żadnych problemów tutaj w tej kwestii nie będzie. No i niestety nie udało mi się sprowadzić napastnika Nie tylko z tego względu, że po prostu że po prostu no nie było żadnych klasowych zawodników no ale również właśnie z tego względu, że chciałem po prostu troszkę tej kasy w klubie zostawić, chciałem tutaj nie przesadzać już właśnie z tym budżetem płacowym, który i tak już był troszeczkę przekroczony No ale tutaj jak widzicie udało mi się wypożyczyć jeszcze ośmiu zawodników, są to Alan Uryga, który powędrował do Olimpii Grudziąc. Już Dudka, który powędrował do Zawiszy Oferty na tych piłkarzy już Mieliście okazję zobaczyć w poprzednim odcinku Remi już Szywacz, który przeniósł się na wypożyczenie Do kolejarza Stróże Maciej Szymczyk do GKS-u Katowice, to jest 17-latek Michał Bieżało, Pogoń Siedlce, następnie Damian Buras, Mieć Legnica To jest klub ekstraklasowy Adrian Wójcik również do ekstraklasy Przeniósł się do Ruchu Chorzu witam, tam spędzi najbliższy sezon ten Bardzo utalentowany 20-letni na passing, no i Dominik Kościelnia, który zamienił Rezerwy Wisły Kraków na rozwój Katowice, Tak więc tyle, jeżeli chodzi o transfery. No i tutaj Timothy Kołodziejczak, jeszcze parę słów o tym zawodniku. To jest zawodnik, który nie będzie zmiennikiem właśnie mojego do tej pory podstawowego lewego ronicza, czyli Iwana Prelewicza, a z powodzeniem myślę tutaj będzie rywalizował o właśnie grę w pierwszym składzie z młodym Serbem. Tak więc tutaj, no, rywalizacja w ogóle w składzie każdej drużyny jest naprawdę bardzo potrzebna. To ona tutaj sprawia, że piłkarze dają siebie wszystko no i mam nadzieję że tak samo będzie tutaj w tej kwestii. Dobra, zatem przypomnijmy sobie jeszcze może, co działo się pomiędzy odcinkami, bo tutaj naprawdę miałem całkiem całkiem niezłą serię. Skończyliśmy tutaj na tej porażce z Mariborem 1-3. Tutaj jedyne trafienie Dawida Kamińskiego. Później skromne zwycięstwo z Górnikiem Zabrze po Pogol, z rzutu karnego Szejka Bągrę. No i później je pojechaliśmy do Mariboru na rewanż właśnie w Lidze Europy. No i niestety wygraliśmy tylko 2-1. Wygraliśmy tylko 2-1 po pogonach Elvisa Manu i Hamdiego Salichiego. No, i niestety ten wynik sprawił, że odpadliśmy znów na wczesnym etapie rywalizacji z Ligi Europejskiej. Szkoda, bo byłby to dla nas olbrzymi zastrzyk gotówki, gdyby udało nam się awansować do fazy grupowej. No, i jeszcze daj Boże, z tej fazy grupowej wyjść. No, ale niestety w tym moim ostatnim sezonie w Wiśle Kraków niestety już europejskie puchary się skończyły, zatem pozostaje nam liga, pozostaje nam także liga, pozostaje nam także oczywiście puchar polski, tak więc w tych dwóch rozgrywkach będziemy starali się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Następnie Wróciliśmy do ligowej rzeczywistości. Mecz z koroną kielce, z koroną kielce, którą również mieliśmy ostatnio sporo problemów. Tym razem dosyć gładkie zwycięstwo 2 do 0. Maciej Gajos, Hamdi, Salichi, autorami goli. Później 193 derby Krakowa. Krakowia kontra Wisła przy Kałuży. Wygraliśmy 1 do 0 po bardzo ładnym golu Semira Stilicza. No i następnie druga runda Pucharu Polski. Tutaj zagraliśmy dosyć mocnym składem. Tutaj obawiałem się, że. Jeżeli zlekceważymy pierwszoligowca to możemy już na dosyć wczesnym etapie odpaść z Pucharu Polski A tego bym bardzo, bardzo nie chciał No ale na szczęście udało się dosyć pewnie wygrać No mecz był naprawdę dla postronnego kibica bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy Gole Gajosa, dwa razy Szwocha, Dawid Kamiński, Michał Szewczyk to są autorzy goli dla naszej drużyny Tak więc tutaj dosyć pewne zwycięstwo 5 do 3 No mieliśmy tutaj jak będziecie mogli zobaczyć po statystykach przewagę nie tylko w strzałach, ale także w tych strzałach celnych tutaj mieliśmy również lepsze posiadanie piłki, aczkolwiek muszę powiedzieć, że Wisła Płock postawiła nam dzisiaj dosyć trudne warunki gry, no ale mimo wszystko udało się tutaj awansować do trzeciej rundy Pucharu Polski no i później mecz dla nas bardzo ważny mecz, którego obawiałem się, ale mecz który z drugiej strony chciałem bardzo wygrać, mecz z Legią Warszawa na wyjeździe, no ale niestety tutaj przegraliśmy 0 do 1 po trafieniu Michała Żyry, mimo że mecz był bardzo naprawdę, uwierzcie mi wyrównany, obie strony miały swoje okazje, świetne okazje zmarnował Maciej Gajos, Mateusz Foch Także jedną dobrą pamiętam Elvis Manu, no ale niestety to legia zwyciężyła skromnie na własnym stadionie 1 do 0. A dzisiaj przed nami dwa mecze. mecze z Pogonią Szczecin na własnym boisku no i także wyjazd do Łodzi na mecz z rewelacyjnie spisującym się Widzewem. Spójrzmy jeszcze na tabelę, jak ona w tym momencie się przedstawia. 10 kolejek ligowych już za nami. Legia Warszawa 23 punkty na czele, drugie miejsce tyle samo punktów Widzew Łódź, naprawdę zespół z Łodzi spisuje się naprawdę znakomicie w tym sezonie 7 zwycięstw, 2 remisy i tylko jedna porażka, dokładnie taki sam bilans jak prowadząca w tabeli Legia Warszawa. My na razie jesteśmy na miejscu trzecim, mamy 6 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, tak więc myślę, że naprawdę również bilans, którego nie należy się wstydzić. Następnie z nami korona Kielce, Zagłębie Ruch Chorzów, wcześniej górnik zabrze ruch chorzów, lechia, która zamyka pierwszą ósemkę dalej Śląsk Jagielonia. Krakowia. Nasz dzisiejszy rywal Pogoń Szczecin bardzo, bardzo nisko. Mistrz Polski Lech Poznań, który ma aż 6 porażek już na koncie, tylko 8 punktów. Mieźlegnica również punktów 8. No i tabelę zamykają Olimpia Grudziądz, a także najsłabszy w całej stawce Piast Gliwice. Zatem przed nami dzisiaj mecz z zespołem Pogoni Szczecin. Pogoń Szczecin, przypominam, jest Beniaminkiem, zespołem, który awansował w zeszłym sezonie z pierwszej ligi. Zatem ustalmy sobie już może skład na to spotkanie. Daniel Stefański to będzie arbiter główny dzisiejszego meczu, tylko 12800 widzów, mówię tylko, bo na stadion może pomieścić ponad 30 tysięcy widzów, no... Ale oczywiście pogoń Szczecin to nie jest jakiś bardzo atrakcyjny dla nas rywa, dla kibiców również, tak więc tutaj myślę, możemy się spodziewać dosyć łatwego zwycięstwa, aczkolwiek no różnie już z tymi teoretycznie łatwy, łatwymi rywalami bywało. Zatem ustalmy sobie teraz składno to spotkanie. Niestety tutaj kontuzji nabawił się Przemysław Frankowski, on nabawił się kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji do lat 21 no i jeszcze 3 do 10 dni nie będzie mógł grać w gracz wypożyczony na ten sezon z Wolfsburga, również Marko Jovanović. Kolejny uraz Serba. Pamiętacie w poprzednim odcinku, on również był kontuzjowany Potem zaczął grać, teraz znowu niestety 2 do 4 dni Także już wkrótce pojawi się Marko Jowanowicz w naszej kadrze Zatem tutaj oczywiście, że jasna na początek tytoń to to, tutaj pozycja tytoń jest niezagrożona Nitrański na prawej stronie musi grać w, raz, w razie kontuzji Jowanowicza na, na środek powędruje Krystian Kujawa, tutaj, który tutaj będzie partnerem no właśnie, czy może na Michała Nalepę nie postawimy yy, Dobra, może zostawimy sobie Krystiana Kujawę Bartosz Salamon Tutaj ten zawodnik naprawdę bardzo dobrze Spisuje się na środku obrony Spójrzcie tutaj od meczu z górnikiem, zacząłem wystawiać go właśnie na środku obrony, no i spójrzcie jakie tutaj oceny zbiera gracz wypożyczony sam Doli, tak więc tutaj ta pozycja, która de facto nie jest jego pozycją naturalną tutaj naprawdę na środku obrony, bardzo dobrze się Bartek Salamon spisuje, jestem bardzo zadowolony z tego jak tutaj się prezentuje ten zawodnik, no ale dzisiaj w jego miejsce zagra może Michał nalepa i sobie Bartek Salamon trochę odpocznie bo ostatnio gra niemal w każdym spotkaniu, no i tutaj Timothy Kołodziejcza, który ostatnio również grywał w pierwszym składzie ustąpi miejsca tutaj prelewiczowi na lewej stronie obrony. Aha, jeszcze jedna ważna uwaga. Tutaj Marko Jowanowicz, Serb, który już otrzymał polskie obywatelstwo, tak więc tutaj no, już nie blokuje nam tego miejsca dla zawodnika z zagranicy, z poza Unii Europejskiej, tak więc tutaj możemy już Marko Jowanowicza wstawiać do składu w każdym momencie, no i tutaj nie ma możliwości takiej, że po prostu będziemy mieli za dużo zawodników z poza Unią Europejską, jeżeli wstawimy do składu właśnie Serba. No i dalej tutaj Szeik Bongre jako defensywny pomocnik. No tutaj zastanawiam się nad postawieniem na młodego Zdzisława Szczepańskiego. Tutaj nie wypożyczyłem go do żadnego zespołu no i on tutaj pozostał w Krakowie tak więc tutaj będzie dostawał szansę no ale nie wiem czy to nie jest zbyt duże ryzyko dawać, grać takiemu zawodnikowi który jest tak słabo tutaj ograny no ale tutaj Zdzisław Szczepański nie grał jakichś tragicznych meczów na razie 6,6 to jego średnia ocen no ale może jeszcze pozostawimy go sobie jednak na ławce, a po prostu postawimy na, na bągrę, zatem niech tak może zostanie. Miejsca miejsce Maglicza w środku zajmie Tomek Hołota. Tomek Hołota, który zadebiutował w reprezentacji Polski przez to jego pensja wzrosła do 28 tysięcy złotych tygodniowo, ponieważ tak miało zapisane w kontrakcie, że jeżeli będzie miał przynajmniej jeden występ w reprezentacji, no to 28 tysięcy złotych tygodniowo to będzie jego nowa pensja i tak też się stało, tak więc były piłka Śląska tutaj będzie grał na środku pomocy na skrzydłach Gajos Elvis Manu, no tak sobie chyba musimy zostawić Gajos, to jest chyba najbardziej eksploatowany zawodnik z w moim zespole spośród wszystkich zawodników, no ponieważ tak naprawdę nie ma swojego naturalnego Następny tutaj słaby mecz z Legią, no ale mimo wszystko musimy na Maćka postawić tutaj od pierwszej minuty. No i cóż, w miejsce Szwocha na środek, jako ofensywnego pomocnika damy Semira Stilicza, który tutaj ma 100% kondycji, Elvismanu na lewym skrzydle tak sobie chyba zostawimy, chyba że ewentualnie Michał Szewczyk, albo nie, może z, nie będziemy robić aż tak dużo zmian. No i tutaj Dawid Kamiński w ataku, tak sobie również zostawimy. Jeszcze Martial w miejsce. Martial w miejsce Jowanowicza na ławkę rezerwowych, no i moi drodzy zatem możemy zaczynać, zgłaszamy taki zespół no i dajemy sobie, oczywiście tak zatwierdzamy, gramy ofensywną mentalnością, tak więc tutaj mam nadzieję, że osiągniemy w tym spotkaniu przewagę a oto skład gości dzisiejszego spotkania Janukiewicz w bramce, dalej Traczyk, Balanowski, Bednarek Król, Tymiński Indiaje to druga linia, to są dwaj defensywni pomocnicy na środku, Okaci na skrzydłach kapitan zespołu Rogalski oraz Sobotka, no i Riccardi jako jedyny wysunięty napastnik w zespole Jurija Szatałowa. No i analiza jeszcze przedmeczowa. Tutaj jesteśmy oczywiście z racji tego, że jesteśmy nie tylko dużo wyżej w tabeli, ale także jesteśmy gospodarzami tego meczu, zdecydowanym faworytem tego spotkania. Tak więc tutaj jeszcze instrukcje dotyczące rywali. Tutaj prosimy o poradę Piotra Jacka. Dajemy jeszcze rozmowę motywacyjną, rzecz jasna. Tutaj... Jesteśmy faworytami. Pokażcie na co nas stajno. Tutaj trzech zawodników zachwyconych. Moim zdaniem potraficie grać znacznie lepiej. To musimy powiedzieć naszym zawodnikom. No i mam nadzieję, że oni będą tutaj grali znacznie lepiej niż w ostatnim meczu z Legią. Tak więc rozpoczynamy pojedynek Wisła-Kraków-Pogoń Szczecin na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie. No i jest już pierwsza akcja naszej drużyny, Nitrański do Gajosa, ten do Stylicza, Stilic, Hołota, Gajos, jest 1 do 0, piąta minuta tego spotkania, Maciej Gajos strzela gola, tak więc no naprawdę bardzo, bardzo dobrze zaczyna się dla nas to spotkanie, już w piątej minucie udało się strzelić gola zespołowi rywali. Uwaga, teraz Ricardino, no i znakomicie tutaj broni Przemysław Tytoń, no ostatnio bardzo się poprawił Przemysław Tytoń, już zaklimatyzował się w Krakowie, już nie Prostych błędów, już nie przepuszcza głupich piłek do bramki, a naprawdę czasami, zwłaszcza było to widać w meczu z Legią, bardzo dobrze się spisuje w bramce, tak więc Spójrzmy, lech już prowadzi z widzem 2 do 0, tak więc w tym momencie, o ile się nie mylę, przeskakujemy na drugie miejsce w tabeli. Uwaga, bo jest Maciej Gajus, ależ bardzo ładne teraz uderzenia naszego prawo skrzydłowego pozyskanego z Jagieloni. No ale tutaj szczęście dopisało naszym rywalom. Uwaga, Stilicz, Michał Nalepa i jeszcze tutaj dobra interwencja Janukiewicza. No, świetnie teraz spisał się Radosław Janukiewicz. No był bardzo blisko Michał nalepa i mógł spokojnie z bliska wpakować piłkę do siatki na 2 do 0 Teraz Stilicz. Jest prelewicz, prelewicz, uwaga, Kamiński, no to musi być gol, no coś niesamowitego, jak tutaj piłka nie wpadła do siatki, no tutaj to tylko pozostanie tajemnicą naszego napastnika Dawida Kamińskiego no tutaj tak naprawdę powiem szczerze, no niestety nie mamy, nie mamy tego klasowego napastnika w zespole bo i Dawid Kamiński i sam dihali sam Dihalich spisują się zdecydowanie poniżej poniżej moich oczekiwań, tak więc tutaj fajnie by było, gdyby któryś z tych zawodników złapał naprawdę wysoką formę, uwaga Stich, świetne zagranie, Gajos 2 do 0, bardzo ładna akcja wykończona tutaj przez Macieja Gajosa, no w zeszłym w poprzednim spotkaniu z Legią naprawdę fatalny występ, mało widoczny Maciej Gajos. No ale dzisiaj naprawdę znakomicie spisuje się nasz prawo No i to już jego drugi gol w tym spotkaniu. Do przerwy dosyć pewnie prowadzimy z 2 do 0, tak więc tutaj musimy oczywiście znaczyć zawodnikom naszym, że bądźcie skoncentrowani. No tutaj dwóch się tylko zestresowało, no ale kilku także zmotywowanych, tak więc naprawdę całkiem myślę, nieźle ta rozmowa motywacyjna wyszła. No i bez jakichś większych roszad, czy to personalnych, czy to taktycznych, rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. Na razie słabo gra Kamiński, nie najlepiej także spisuje się tam, o ile dobrze dojrzałem. Krystian Kujawa, uwaga, bo teraz akcja pogoni Rogalski, jest już w polukarnym, ależ teraz łatwo dał się ograć Czech Nitrański, no ale to uderzenie Rogalskiego naprawdę bardzo, bardzo niecelne. Uwaga, bo jest żółdrożny, Sobotka, dośrodkowanie w pole karne. No i co? Tam bardzo dobra parada tytonia. No piłka, tak troszkę podkręcona w stronę jego bramki. No ale nie wpadła ostatecznie do siatki. Uwaga, bo jeszcze tutaj atakuje zaciekle zespół pogoni, który nas troszkę tak zamknął w naszym polu karnym. No ale wciąż tutaj dobrze interweniują nasi obrońcy. Uwaga, jeszcze raz. Przemysław tytoń. Jeszcze nalepa. No i takiego troszkę piłkarskiego bilarda w naszym, w naszej 16 No i jeszcze Łukasz Tymiński faulował rywala, rozpoczniemy rzutem woła. Wolny. Mamy 60. minutę gry. Na razie nic tutaj ciekawego się nie dzieje w tej drugiej połowie. Poza kilkoma takimi zaczepnymi akcjami pogoni. No i zróbmy sobie może zmiany. No, oczywiście, pierwsza naturalna Salichi w miejsce Kamińskiego. No, tutaj bardzo dobry mecz. Jak widzicie także Semira Stilicza 7-4. Tak więc tutaj naprawdę bardzo dobrze ten zawodnik się spisuje. No, obrona nie miała zbyt wiele pracy. Spisuje się dosyć przeciętnie. No i cóż, damy szansę może temu młodemu szczepańskiemu w miejsce Bągrę chyba już nie mamy. Aha, bo niestety nie możemy tutaj dać Salichiego. Ajajaj, szkoda. Dobra, musimy to odcofnąć. No i cóż, w takim razie może zrobimy rozszadę tego typu, że szewczyka damy. Zakamińskiego, zamienimy go pozycjami z Elvisem Manu, Elvis Manu powandruje do ataku, Michał Szewczyk przeniesie się na lewe skrzydło, natomiast druga zmiana będzie taka jak mówiłem, czyli Bągrę zejdzie z boiska, a w jego miejsce pojawi się Szczepański, tak więc tutaj te dwie roszady w tej 67 minucie rywalizacji, tutaj jeszcze oczywiście naszych zawodników motywujemy no i już kontynuujemy grę, mamy 75 minutę jeszcze, Przemysław Tytoń od własnej bramki jeszcze Maciej Gajos do Stilicza, no ale dobrze tutaj interweniuje Baranowski. Tutaj pressing ze strony naszego zespołu, no ale jakoś wychodzi zespół piasta tutaj z tą piłką. No i uwaga, bo Nitrański, świetne przejęcie, Nitrański, no i co zrobi Czech, Nitrański, ależ teraz zmarnował sytuację, no świetnie sobie tam poradził. Jeszcze Gajos dośrodkowuje, no ale niestety ta piłka nie dotarła tam do Elvisa Manu, no i nie mamy w tej... W ten sposób trzeciej bramki dla naszej drużyny. Lech tutaj gromi, widzę w 4 do 1, tak więc tutaj no być może jest to początek marszu w górę tabeli zespołu Lecha Poznań. Dobra, jeszcze no właśnie, chciałem Salichiego zmienić ewentualnie za Gajosa, no ale również na tą zmianę gra nam nie pozwoli. Zatem zrobimy sobie tak: Salichi w miejsce Semira Stilicza i Salichi przeniesie się może na skrzydło, a Gajos do środka. Dobra, zatem zrobimy sobie taką rozszadę, taką troszkę powiedziałbym eksperymentalną, ponieważ równie dobrze mógłbym zostawić na odwrót, zatem Salichi grałby za wysuniętym Elvisem Manu, a drugi z zawodników, czyli Maciej Gajos, grałby dalej na skrzydle, no ale tutaj uwaga, bo jeszcze nie koniec tego spotkania tak jest, to już ostatni gwizdek, kolejne pewne zwycięstwo 2 do 0 nad zespołem Pogoni Szczecin, tak więc tutaj solidne zwycięstwo, dobra robota, no musimy oczywiście pochwalić nasz zespół, no bo spisaliśmy się naprawdę bardzo, bardzo dobrze Lech rozgromił Widzew aż 5 do 1, tak więc tutaj no w prawdziwej rozsypce być może będą przed tym meczem z nami Widzewiacy, no spójrzmy 25 strzałów, 11 aż celnych a zespół Pogoni zaledwie 1 celny strzał w całym spotkaniu. Tak więc naprawdę mieliśmy dosyć dużą w tym meczu przewagę piłkarzem meczu oczywiście z dwóch goli Maciej Gajos, tak więc tutaj naprawdę bardzo dobry występ tego zawodnika, no tutaj mam nadzieję, że Maciej Gajos powróci do wysokiej formy, no i będziemy mogli na niego liczyć w przyszłych spotkaniach. Punkty tutaj straciła także Legia, mimo że prowadziła już w pierwszej minucie po golu Łukasika 1-0 z Miedzią Legnica. No, tutaj, co tutaj jeszcze rzuca się w oczy z takich ciekawych wyników, tutaj Piast urwał punkty Jagieloni, Piast to zdecydowanie najsłabszy zespół ligowej tabeli, a mimo wszystko dał radę zremisować z Jagielloniem na wii Wyjeździe. Zwycięstwa widzewa na wyjeździe, ruchu Chorzów u siebie z koroną. Kielce zagłębie pokonuje 2 do 0 Śląsk Wrocław, tak więc no tutaj. Bez jakichś, muszę powiedzieć, większych niespodzianek, konferencja prasowa przed nami, zagraliśmy oczywiście dobry mecz, Maciej Gajot rozegrał dobre spotkanie, krótka piłka, no i przechodzimy już do kolejnych dni, no bo już wkrótce, jeszcze przed tym starciem z widzewem, również zobaczymy sobie losowanie trzeciej rundy Pucharu Polski, to zobaczymy z kim losy nas skojarzy, a jeszcze jedna taka ważna informacja. Jeżeli chodzi o puchar Polski, że znów zespół Lecha Poznań, czyli Mistrza Polski bardzo wcześnie odpadł z rywalizacji, bo już w drugiej rundzie po dogrywce z Arką Gdynia, tak więc tutaj jeden już bardzo poważny rywal nam ubył. Powinniśmy się skupić na ofensywnych stałych fragmentach. Dobra, zatem skupmy się na tych ofensywnych stałych fragmentach. Zobaczmy jeszcze czy mamy ustalony trening na to spotkanie, taktyka. Tutaj taktykę sobie będziemy ćwiczyć, zgranie zespołu w następnym meczu, później mamy tydzień przerwy, prawdopodobnie są to mecze reprezentacji, no i później gramy teoretycznie łatwiejszy mecz w tym sezonie u siebie z Piastem. Dobra, zatem na razie trening mamy ustalony, zatem nie musimy się o tym jakoś specjalnie tutaj przejmować. No i dobra, mamy losowanie trzeciej rundy Paru Polski, zobaczymy z kim los nas skojarzy tutaj spore zainteresowanie ze strony kibiców, tutaj oczywiście zapowiedź meczu widzew Wisła No i spójrzmy tutaj jeszcze na konferencję prasową, zagraliście się bardzo dobrze, ma Pan nadzieję, że z zdołał otrzymać formę, wszyscy rozumieją, dalej się stary musimy, że po dobrym spotkaniu nastąpią kolejne taki kontekst, zawsze zwiększa motywację zespołu, że ponieśliśmy porażkę. Tak, ostatnio przecież przegraliśmy z widzewem, tak więc tutaj będziemy tutaj pałali, na pewno rządzą rewanżu, zbyt częste występy sprawiają, że Tomasz Hołota ma zaowszalne braki kondycyjne Pozwolę mu grać czego nastrójny z Waszych chłopak potrzebuje odpoczynku. Nie zamierzam rozmawiać o kryteriach. Decyzję podejmiemy przed samym meczem. Dobra, zatem rozmowa na konferencji prasowej już za nami. No i teraz czekamy na losowanie trzeciej rundy Pucharu Polski. Oczywiście są to rozgrywki, gdzie przecież bronimy rzecz jasna tytułu czy tutaj są jakieś zespoły rozstawione chyba nie, chyba po prostu dziś między sobą będziemy losowali zatem wylosujmy wszystkie zespoły na kogo trafiliśmy, na Avi Świdnik zatem tutaj zespół, który spadł w zeszłym sezonie z pierwszej ligi, no nie będzie to jakiś wymagający rywal tak więc tutaj mieliśmy bardzo dużo szczęścia w tym losowaniu no i będę mógł tutaj wystawić kilku zawodników rezerwowych którzy na co dzień nie mają miejsca w pierwszym składzie no i oni tutaj będą mogli pokazać w meczu z Awią Świdnik swoje umiejętności Teraz już mamy oczywiście 24 września, jest to oczywiście dzień meczu z Łódzkim Widzewem. Tak więc no już wkrótce przeniesiemy się do Łodzi No i zobaczymy, jak tutaj porazimy sobie w tym bardzo ważnym, sobie nie mówić, spotkaniu. Ponieważ no oczywiście Widzew jest na miejscu trzecim, my na miejscu drugim. Tak więc tutaj no myślę, że to spotkanie będzie miało spore znaczenie, jeżeli chodzi o sytuację późniejszą w tabeli. Spójrzmy, Maciej Gajus ma na końcu 6 goli. Najlepszy w klasyfikacji strzelców, Sergiej Kiżniczenko. 10 trafi. No tak, więc tutaj kto wie, czy Sergiej Kiżniczenko po raz trzeci z rzędu nie sięgnie po tytuł króla strzelców. No tutaj naprawdę w Arcy wysokiej formie w ostatnim czasie jest reprezentant Kazachstanu. Tutaj Piwati z górnika ma 7, przepraszam, 9 trafień, 7 ma Michał Efir z miedzi Legnice. A na razie najlepiej asystującymi zawodnikami są dwaj gracze korony Morawczyk i Popara, a także Marusz Rybicki z naszego dzisiejszego rywala Łódzkiego Widzewa. Dobra, zatem przechodzimy sobie do spotkania z widzewem. Takie ustawienie tutaj zespołu Maciej'a z No i z, ustawimy sobie skład. Zostawimy sobie tutaj ofensywną mentalność, tak myślę, żeby tak po prostu sobie tutaj zostawić. Damy przede wszystkim Salamona w miejsce zmęczonego na lepy Kujawa. No niech pozostanie tutaj na środku obrony. Nitrański, no tego zawodnika chciałbym zmienić, no ale niestety... Jeszcze wciąż kontuzjowany jest tym Marko Jovanovic, zatem chyba musimy również zostawić taką opcję. Kołodziejczak oczywiście w miejsce Prelewicza. Tutaj rzecz jasna także Magdicz w miejsce, Magdicz w miejsce Tomka Hołoty. Salichi w miejsce Kamińskiego. O, tutaj już Gajos naprawdę fatalna kondycja. no hmm. Chyba, że damy Salichiego po prostu na skrzydło. No tak zrobimy, może tak zrobimy, zatem damy Salichiego na skrzydło, bo on tutaj jest dla niego, na tej pozycji jest uzdolniony, zatem no może tutaj coś pokaże na tym prawym skrzydle, aż 75-krotny reprezentant Albanii, tak więc, no dobra, zatem zdejmijmy sobie z boiska Maćka Gajosa, dajmy Salichiego tutaj w jego miejsce, na prawe skrzydło, OK. no zatem w ataku musi siłą rzeczy zagrać Dawid Kamiński, który jest no, lekko podmęczony ale ma dosyć dobrą kondycję Szewczyk w, w miejsce Manu, dobra, zatem taką zmianę też sobie zrobimy, no i oczywiście jeszcze jedna Mateusz Szwok za Semira Stilicza. no bardzo dobry mecz ostatnio Semira Stilicza, no ale również e, niezły mecz, e, na przykład tutaj z Wisłą Podgrą zagrał e, Mateusz Foch, który co by nie mówić też jest w wysokiej formie, tak więc tutaj no czy postawimy na stylicza, czy na szwocha, możemy się spodziewać, że ten zawodnik, który tutaj będzie grał na pozycji ofensywnego pomocnika spisze się dobrze, przynajmniej teoretycznie. Dobra, zatem taki skład mamy już ustalony, jeszcze chyba brakuje nam jednego rezerwowego, którym będzie będzie, będzie, no i będzie Tomek Hołota, on ma tutaj najwyższą kondycję spośród wszystkich zawodników. Dobra, no i takim składem sobie chyba to spotkanie rozpoczniemy. Ofensywna mentalność, no jest to pewne ryzyko, no ale tutaj tak grałem na wyjeździe z Krakowią, tak grałem na wyjeździe z Legią. No i o ile z Legią wynik był dla nas niekorzystny, no to mieliśmy sporo gry i sporo okazji, tak więc tutaj myślę, że jest to dobry pomysł. No i dobra, zatem zgłaszamy sobie taki zespół, no i czekamy jeszcze na składy zespołu Widzewa Łódź, zespołu prowadzonego przez Macieja Skorze, tutaj Jarosiński w bramce, to jest kapitan zespołu dalej, Bartosz Rymaniak, Konczowski, Kaniecki, Patryk Stępiński, Krystian Nowak, Mroziński, Fredla, Frediani, Rybicki, Lękiewicz i Kontek. To jest ustawienie właśnie zespołu który naprawdę bardzo, bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Przypominam, widzę wóźni na miejscu trzecim, my na miejscu drugim, tak więc mecz na szczycie tej kolejki t mobile Extra Klasy. Teraz instrukcje tutaj, poprosimy o instrukcje bardziej defensywne. Tutaj poprosimy nawet wszystkich trenerów, żeby coś nam ewentualnie... Aha, tutaj najwięcej wskazówek daje nam Damian Gacki, dobra, niech będzie Damian Gacki. No i tutaj jeszcze zagrajmy tak jak w ostatnim meczu, no ale oczywiście mówimy naszym zawodnikom, że widzew zasłużył na rewanż, no bo to mimo wszystko, myślę, najbardziej moich zawodników zmotywuje. No i... Tutaj oczywiście wierzę w Wasze umiejętności. No i rozpoczynamy mecz w Łodzi. No na, nam, na wyjazdach idzie nam całkiem nie najgorzej. Dopiero dwie porażki, dwa mecze przegraliśmy na wyjazdach. Tak więc tutaj mam nadzieję, że tym razem w delegacji również spiszemy się nieźle. Uwaga, Magdic, Szwoch, Kamiński, 1 do 0, ależ bardzo ładna tutaj akcja naszej drużyny. Świetnie tutaj Szwoch podał do Kamińskiego, no a Dawid Kamiński strzela bramkę na 1 do 0. Tutaj Mroziński, uwaga, Lękiewicz, Lękiewicz niebezpiecznie, ależ teraz zablokowany, to no wydawało mi się w pierwszym momencie, że Lękiewicz aż tak potężnie tutaj posłał piłkę nad bramką, no ale nic bardziej mylnego, tam jeszcze piłka odbita od któregoś z naszych zawodników, spójrzmy jak tutaj świetnie wywalczył piłkę koło jak jeszcze dał się sfaulować Lękiewiczowi, no i mamy rzut wolny. Patryk Stępiński, kolejna akcja. Widzewa, dobrze jednak yy, bronimy się. Jest y, piłka do Szwocha, Szwoch, no teraz jeszcze zatrzymany, jeszcze Salichi Kamiński, ależ teraz miał mnóstwo szczęścia Jarosiński. No uderzył y, Kamiński. No i instynktownie tam kapitan zespołu Widzewa obronił to uderzenie Ależ teraz była szansa, no mogło być już 2 do 0 No ale niestety niestety tym razem piłka do siatki w nie wpadła Szejk Bągrę, Mateusz Szwoch do Kamińskiego Nie ma spalonego Dawid Kamiński Znów znakomita szansa, no ale znów lepszy golkiper Łodzian Mamy rzut rożny Salihi do dośrodkowanie Jest tam Salamon, który ostro tam walczy o piłkę z zawodnikami Widzewa No ale niestety ten pojedynek tutaj przegrywa Bartosz Limaniak jeszcze ukradł żółtą. Kartką. Mamy 33 minutę tego spotkania. Wciąż mimo kilku znakomitych okazji prowadzimy tylko jeden do zera. No ale oczywiście taki wynik przed tym meczem wziąłbym w ciemną uwagę, bo teraz sykontech, ale świetnie tutaj interweniuje Przemysław Tytoń, Naprawdę bardzo dobra interwencja naszego golkipera, Tam lekki błąd, myślę, naszych obrońców, którzy przepuścili tę piłkę, a ta w konsekwencji dotarła do Kontecha. No ale na szczęście były gracz PSV Eindhoven spisał się naprawdę bez zarzutów. Tak więc do przerwy mamy 1 do 0. Wynik, który naprawdę niczego nam tutaj jeszcze nie gwarantuje, tak więc no, mamy co poprawić po przerwie. Eee, tutaj co możemy ewentualnie powiedzieć naszym zawodnikom? Wszystko wygląda dobrze, ale wiem, że stać was na więcej. O, to zachwyconych trzech zawodników. Eee, nie graje się tak źle, ale stać was na więcej. Wierzę w was. Eee, no tutaj... Eee, nie grałeś tak źle, ale staćcie na więcej, wierzę w ciebie Dobra, zatem no całkiem nieźle na razie jest z tą motywacją No i rozpoczynamy drugą połowę meczu z Widzewem Łódź Rozpoczynamy ją tym razem Widzewiacy No i przypominam, że oczywiście do przerwy prowadzimy 1 do 0 Uwaga, bo już pierwsza tutaj akcja po przerwie rywali Fredani No ale tutaj bardzo, bardzo niecelne to uderzenie skrzydłowego gospodarzy No, słaby mecz dosyć Szewczyka, ale uwaga, bo jest jeszcze akcja Szyfoch, Dośrodkowanie, no ale piłka powinna paść łupem naszych obrońców i tak też się dzieje. Bartek Salamon. No, tutaj niepotrzebnie, po co tutaj zagrywa do Przemysława Tytonia? Może z tego pójść kontra, jeżeli nasz bramkarz źle wybije piłkę. Uwaga Tytoń. No, tutaj naprawdę nie najgorsze to podanie. Jest Salichi. Do Magdicza. Ładne rozegranie. No ale niestety tracimy futbolówkę. Jest rywal przy piłce. No ale świetna tam interwencja szejka Bągre, No wręcz znakomita tutaj. Sporo ryzykował. Ma żółtą kartkę. Tam na ślizgu pojechał szejk Bągre, Szwok. Teraz zgranie do Kamińskiego. Kamiński. 2 do 0,50. Minuta. Bardzo ładne uderzenie Dawida Kamińskiego. No i to jest drugi gol naszego młodego napastnika w tym... Spotkaniu. No ja już w pierwszym sezonie, kiedy objąłem Wisłę Kraków, mówiłem, że Dawid Kamiński to będzie wielki talent. No i tutaj póki co naprawdę bardzo fajnie spisuje się w tym spotkaniu Dawid Kamiński. Jest Grela, jest Machaj. Uwaga, Freda, nieostry Uwaga, ależ teraz genialna interwencja. No ale niestety Potita dobija piłkę i jest już tylko jeden do dwóch. No ależ byłby to fenomen, gdyby to wybronił jeszcze przemysław Tytoń. No ale tam jeszcze dobitka gracza widzewa wpada niestety, niestety do naszej siatki. Szewczyk. Do Magdicza. Magdic zagrywa do Kamińskiego, no niestety za mocno. No szkoda, szkoda, że tam piłka nie dotarła do właśnie naszego piłkarza. Uwaga, bo teraz Widzew będzie miał szansę. Jest Salichi. No niestety tracił tutaj piłkę albańczyk, jest Stępiński do Machaja, ten do Greli, Grela, jest Potita, uwaga Fredani, ale świetnie tutaj broni Tito no tutaj coraz bardziej przyciska nasz zespół Widzewa, tak więc może przestawimy się na standardową mentalność. No i Mateusz machaj w narożniku, dośrodkowanie, no i niestety Rybicki 2 do 2. No szkoda naprawdę, szkoda, bo mieliśmy tutaj już dwubramkową przewagę. No dobra, zatem z powrotem dajemy ofensywną tutaj mentalność. No szkoda, bo mieliśmy już dwie bramki przewagi, no a tym razem widzę w nas tutaj dopadł. No cóż, cóż, moi drodzy niestety tutaj tym razem... Tym razem, mimo że już prowadziliśmy dosyć pewnie, nie udało się nam tego prowadzenia zachować. Tutaj Martial jeszcze w miejsce słabo spisującego się bardzo dzisiaj Kujawy. No natomiast tutaj Szewczyk również gra bardzo słabo, w jego miejsce oczywiście Elvis Manu. No i tutaj dajemy obu skrzydłowym atak zamiast wsparcia. No i zobaczymy jakie to przyniesie nam efekty. No i dobra dajemy kontynuuj No mam nadzieję, że tutaj ewentualnie jeszcze uda się coś strzelić Mamy jeszcze 20 minut do zakończenia tego spotkania Jest Nitrański Jest Mateusz Szwoch Mateusz Szwoch znakomicie wyprzedza rywala Ależ tam uderzenie Mateusza Szwocha No co by to była za bramka Gdyby tam piłka wpadła z niemal zerowego kąta do siatki No ale słupek uratował Jarosińskiego Salichi również gra bardzo słabo No szkoda, szkoda naprawdę, że Albańczyk tutaj nie spisuje się na miarę oczekiwań Uwaga Szwoch Machaj haj piłka do Potity, no ależ byłoby fatalnie gdybyśmy stracili teraz Gola, no ale niestety moi drodzy tak się e, dzieje, tak się dzieje Prowadziliśmy 2 do 0, a jest już 2 do 3, no tak więc naprawdę e, szkoda, naprawdę szkoda, że tak się właśnie stało, no bo e, no, nie, zasłu nie zasługujemy dzisiaj na porażkę Gramy naprawdę fajnie, e, ofensywnie, e, no ale tutaj rywal wykorzystuje niemal każdy nasz błąd e, Jak się zapewne okaże tutaj e, po statystykach, no to każdy celny strzał rywala to będzie bramka, no ale cóż, no może jeszcze uda się coś ewentualnie tutaj ugrać. Uwaga, bo Frediani, kolejna okazja niestety naszych rywali. Grela, 80. minuta rywalizacji, jeszcze Rymaniak, jeszcze przedpolekalny, Grela uderza, ależ tutaj Rybiski miał okazję, no ale nawet gdyby piłka wpadła do siatki, no to na spalonym był gracz. Y Gracz widzę was. Spójrzmy czy w ogóle jeszcze mamy tutaj jeszcze jakąś zmianę. Nie wiem czy wykorzystałem wszystkie trzy. Nie. Wykorzystałem dwie zmiany. Zatem jeszcze jedną tutaj ewentualnie zmianę mamy. Cóż. Damy sobie Salichiego do ataku w miejsce obok Przepraszam, Kamińskiego. No natomiast tutaj na to skrzydło. Kto by ewentualnie mógł tutaj na to prawo skrzydło powędrować. Szwoch. Chyba tylko jedynie Mateusz Szwoch. Mimo, że oczywiście to nie jest jego naturalna tutaj pozycja. Magdic do środka. Natomiast... Stylić może wejść w miejsce bągrę, może, zatem stylić tutaj jako ofensywny pomocnik, no i dajemy sobie szarżę, no albo tutaj stracimy 10 bramek, albo strzelimy jedną, no tutaj nie mamy już absolutnie nic do stracenia w tym spotkaniu. Czas już nieubłaganie dobiega końca, a my wciąż niestety przegrywamy z widzewem. No i wszystko wskazuje niestety na to, że tak się to chyba skończy. No szkoda, szkoda, bo mieliśmy ten mecz już naprawdę pod kontrolą, ale niestety tutaj nie udało się nam nic ugrać. Jeszcze tutaj Elvis Manu. No ale spokojna interwencja Jarosińskiego tutaj ostatnie 15 sekund już tego spotkania. Chyba nic już tutaj się w łodzi nie zmieni. No i niestety przegramy, przegramy ten mecz wyjazdowy z Widzewem, przegramy muszę powiedzieć, wy się chyba ze mną również zgodzicie, niezasłużenie, no ale jednak taka jest piłka, no i nie zawsze zespół, który gra dobrze, nie zawsze tutaj zgarnia punkty no i tutaj widzimy, od razu rzuca się w oczy bardzo słaby mecz Nitrańskiego słabo również Salichi no, który tutaj pokazał, że ewidentnie nie nadaje się na prawo skrzydłowego no i oczywiście musimy tutaj powiedzieć naszym zawodnikom, że jesteśmy głęboko rozczarowani no, zdemotywowanego. zdemotywowanego Hmm, no właśnie, no tego bym nie powiedział, że yy... Że to było coś obraźliwego, no bo tutaj y, przegraliśmy po prostu spotkanie. No i warto skrytykować w takich sytuacjach naszych zawodników, tutaj wielu z nich również zmotywowanych. No, o tutaj proszę bardzo, jak widzicie, to widzę, miał jednak sporą przewagę. Tak więc, no tutaj i tak dobrze, że prowadziliśmy już 2 do 0. Myślę, że statystyki będą zupełnie inne. Tak więc, troszkę takie małe zaskoczenie. No, ale w każdym razie, niestety, w tym meczu wyjazdowym przegraliśmy. Mimo, że wprowadziliśmy 2 do 0, no to przegraliśmy 2 do 3. No i musimy się w tym momencie pogodować z porażką, oczywiście w przypadku porażki zawsze wysyłam asystenta na rozmowę z mediami. No i cóż moi drodzy, musimy szukać punktów w kolejnych spotkaniach. Już wkrótce kolejny mecz wyjazdowy, tym razem w Białym Stoku z Jagieloniem. No i tam chyba nie będę rozpoczynał od razu ofensywną taktyką, no bo to nie do końca jak widzicie jest dobre. No i tutaj spójrzmy, Lech, który bardzo się powoli rozkręca, wygrał 4-2 z Piastem, pogoń przegrała z Miedzią Legnica, Śląsk rozgromił Jagielonie natomiast Legia pokonała 2-1 ruch Chorzów. No szkoda, bo tutaj w w przypadku tej porażki, no i jeszcze bardziej legenda nam tutaj odskakuje w tabeli ligowej. Spójrzmy, tutaj jeszcze nie mamy nawet całej kolejki rozegranej, tak więc jeszcze tutaj troszkę musimy sobie na to wszystko poczekać. Gonzalo Błędu tutaj jest nam jeszcze oferowany. Jeszcze poczekamy sobie na te wszystkie spotkania, które tutaj ewentualnie możemy zobaczyć, bo tutaj chciałbym, aby cała kolejka była dokończona, abym mógł Wam już pokazać całą tabelę ligową po 12 rozegranych kolejkach Adam na Adam wśród kibiców na stadionie piłkarskim, zatem no tutaj jakiś przyszłych ewentualnych reprezentantów Polski polski selekcjoner sobie oglądał no i chyba już za nami cała kolejka, możemy tutaj pokazać jak wygląda tabela ligowa, no jeszcze Olimpia Grudziądz i Krakowie nie grały swoich mecze, no ale może to sobie pomińmy, zatem no niestety po tej porażce spadliśmy na miejsce czwarte, mamy wciąż 23 punkty, 25 ma Górnik, Zabrze 26 widzę, 27 prowadząca Legia Warszawa. Wciąż nie, nie tracimy kon, kontaktu z czołówką, no ale musimy tutaj zdecydowanie poprawić nasze wyniki. No i nie tylko w tych meczach u siebie, gdzie spisujemy się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, gdzie nawet rzadko tracimy gole, ale również w meczach wyjazdowych również musimy tutaj koniecznie, koniecznie te punkty zdobywać. No i mamy mecz z Jagieronią, później mecz z Piastem i bardzo ważny mecz z Lechem, następnie Puchar Polski, mecz z Avią Świdnik, no i my zobaczymy się na tych dwóch meczach ze Śląskimi Drużynami, zatem Śląsk Wrocław i Ruch Chorzów na tych dwóch spotkaniach się Spotkamy jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w naszej młodzieżówce, rzut oka na to, co dzieje się w drużynie Wisu do lat 18, która oczywiście prowadzi póki co w tabeli dwa punkty przewagi nad naszym najgroźniejszym rywalem kierelską koroną, no i nasz młody Sergiusz Miśkiewicz, na razie najlepszym strzelcem tutaj w lidze tej młodzieżowej. No i co jeszcze, jeszcze oczywiście pokażę Wam statystyki, ponieważ ostatnio tego nie robiłem, no tym razem już po 12 kolejkach warto te statystyki pokazać. Na razie spójrzmy, najwyższa ocena Mateusz Foch, naprawdę bardzo dobry sezon, ten zawodnik rozgrywa, również Michał Nalepa, bardzo dobra ocena, podobnie Maciej Gajos, również Semi bardzo dobrze, ci czterej zawodnicy mają średnią ocen powyżej siedmiu, tak więc naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Następnie Bartek Salamon, Timothy Kołodziej Tomasz Hołota, także Marko Jowanowicz, Iwan Prelewicz, no i w coraz wyższej formie jest Dawid Kamicki. Mam nadzieję, że już wkrótce ten młody napastnik zostanie czołową postacią naszej. Drużyny, najwięcej goli tutaj na razie ma Maciej Gajos 7, po 4 mają Szwoch i Kamiński trzyma Stilicz, trzyma także Hamdi i dwa trafienia, Elwisa Manu po jednym, Krystyna Kujawy, Michała Szewczyka, a także Szejka Bągrę, Najwięcej asyst na razie Mateusz Szwoch, Semir Stilicz, 4 asysty potrzymają. Gajos Hołota oraz Elvis Manu, a najczęściej zawodnikiem meczu na razie wybierany był Michał Nalepa. Dobra moi drodzy to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek aha jeszcze jedna ważna informacja której wam nie powiedziałem, ona dotyczy mojego sztabu szkoleniowego, zatem zmienił się jeden z moich z moich trenerów odpowiedzialnych za defensywę może pokażę wam to na przykładzie treningu i trenerów, bo tutaj będzie to najlepiej widać, zwolniłem już zwolniłem już Arkadiusza Głowackiego, który tutaj miał tylko 3 gwiazdki, a zatrudniłem Brazylijczyka Eduardo, który ma gwiazdki 4, jeżeli chodzi o trening defensywy, tak więc tutaj być może to sprawia, że nasz trening, że nasza defensywa wygląda teraz troszkę lepiej. Przypominam oczywiście, że wciąż zostaje rozbudowana nasza rozbudowane są nasze obiekty młodzieżowe póki co baza treningowa niestety rozbudowana nie zostanie no ale może jeszcze w tym sezonie uda się tutaj ruszyć z jakimiś pracami no i aha bo tutaj pojawił się nowy pasek no troszkę dziwne tutaj to zostało niby zawieszone to mi się wydawało że tutaj będzie ten pasek kontynuowany no ale tutaj nowe nowe Obiekty młodzieżowe. No dobra, no niech tak będzie. No Dla nas to nie ma większego znaczenia. 24 października 2017, zatem jeszcze ponad rok potrwa ta rozbudowa. No i cóż moi drodzy, to chyba już tyle. To wszystko co przygotowałem dla Was dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Football Managera 2014. Trzymajcie się, na razie, cześć.